Coś ty Atenom zrobił Sokratesie, że ci ze złota statuę lud niesie, otruwszy pierwej. Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, Gdzie, kiedy, w jakim sensie i obliczu, Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie. Inaczej będą głosić twe zasługi i łez wylanych. Dziś będą się wstydzić, a lać ci będą łzy. Potęgi drugiej ci, co człowiekiem, nie mogli Cię widzieć. Każdego z takich jak Ty, świat nie może od razu przyjąć na spokojne łoże i nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem. Platona, dialog Eutychrona z Sokratesem. To co znowu, sokratesie. Cóż to się stało? żeś porzucił rozprawy w Likejonie, a tu się teraz kręcisz koło portyku króla. Chybaż przecie i ty nie masz sprawy u króla, tak jak ja? W Atenach Eutyfronie, to się nie nazywa sprawa, ale proces państwowy. Co ty mówisz? Proces państwowy, ktoś ci widać. – Wytoczył? Bo nie przypuszczam, żebyś ty komu innemu. – No nie. – Więc tobie ktoś inny? – Oczywiście. – Któż taki? – Nawet sam dobrze nie znam tyfronie tego obywatela. Zdaje mi się, że to jakiś młody człowiek i nieznany, a nazywa się podobno Meletos. Pochodzi z gminy Pittos. Może sobie przypomina spito z niejakiego meletosa, takiego z długimi włosami, z niezbyt piękną brodą i z garbatym nosem. Mm, nie przypominam sobie, Sokratesie. No ale jakiż to proces on ci wytoczył? Jaki? Nie lada jaki, moim zdaniem. Bo żeby się młody człowiek znał na tak wielkiej sprawie, to rzecz nie lada. Bo on powiada wie, jakim sposobem młodzież się psuje i kto to psuje młodych ludzi. U, to będzie jakiś mądry człowiek. Zobaczył moją głupotę, że to ja psuję jego rówieśników i idzie skarżyć na mnie jak do matki, do władzy państwowej. Uważam, że jest jedynym politykiem, który zaczyna jak należy. Bo należy przede wszystkim dbać o młodzież. Aby była jak najlepsza. Tak, jak się dobry rolnik troszczy przede wszystkim o młode roślinki, a potem dopiero nas chce wytępić do czysta, którzy młode latorośle psujemy jak powiada. Potem oczywista, jak się i starszymi zajmie, to dopiero położy około państwa rozliczne, a nie spożyte zasługi, łatwo się to może trafić, jeżeli ktoś od tego zaczyna. Pragnąłbym tego i ja, Sokratesie. Hmm. Ale ja drżę o to, żeby nie stało się wprost przeciwnie. Po prostu mam to wrażenie, że on od świętego ognia, od jądra i fundamentu zaczyna Państwu szkodzić, kiedy na ciebie zbrodniczą rękę podnosi. A powiedzże mi, czym, jakim postępowaniem, on powiada, ty psujesz młodzież. Głupia to rzecz mężu osobliwy, człowiek nie wierzy jak słyszy. Powiada, że ja jestem twórcą bogów, i jako na takiego, który nowych bogów tworzy, a starych nie uznaje, wniósł na mnie skargę za to właśnie, jak powiada. Los tragiczny Sokratesa. Mówi dr Andrzej Kasia. Z perspektywy swojego czasu, to znaczy z perspektywy XIX stulecia, opisał najprzenikliwiej bodaj ten wielki filozof europejski, któremu zawdzięczamy między innymi istnienie czegoś takiego jak historia filozofii, czyli Hegel. No tak, dobrze, że pan przywołał tutaj tego Hegla, bo już się bałem, że będziemy musieli wziąć za dobrą monetę słowa Seneki, iż był to. Konflikt między wolnością prawdziwą i wolnością pozorną mówi dr Marek Siemek. Wydaje mi się, że właśnie to jest niezmiernie cenne w tym opisie losu Sokratesa i tragedii Sokratesa, jaki daje Hegel, że z góry odcina się tam możliwość takiego łatwego rozwiązania. Dla Hegla tragiczność losu Sokratesa nie polega na tym, że Sokrates zginął, bo to jak słusznie powiada Hegel, że człowiek umiera, to wcale nie jest tragiczne. To jest co najwyżej smutne. To, że człowiek umiera gwałtownie nawet, to też jeszcze nie jest tragiczne. Nadużywają tego gazety bardzo. W ogóle tak. samo słowo tragedia, tragiczność w naszych czasach doznało niebywałej deprecjacji, nie wiem czy pan zwrócił na to uwagę. No tak, no wszystko jest niemal tragiczne. Powiadamy tragiczny wypadek, ktoś spadł ze skały. Cóż, to jest za tragiczność. Nie ma w tym żadnej tragiczności. Jest to po prostu czysty, ślepy przypadek. Siła przyrody unicestwia człowieka. Gdzież tu tragedia? Tragedia w sensie antycznym, a więc w sensie sokratesowym, ma miejsce wtedy, kiedy ścierają się ze sobą dwie, jak to mówili Grecy, moce losu. Tak? Antygona-Kreon. Antygona-Kreon prawo boskie, prawo ludzkie. Państwo, jednostka. Los Sokratesa jest w tym właśnie sensie losem tragicznym. Dlatego jam się nie zgodził z taką interpretacją Seneki, o której pan tu mówił przed chwilą, że Sokrates reprezentował wolność prawdziwą, a ateńczycy wolność pozorną czy pospolitą. Nie jest to prawdą. To był konflikt dwóch stron, z których każda reprezentowała powiedziałbym wartości równorzędne, nie dające się uporządkować na skali wyższa-niższa. Tylko inne po prostu, to znaczy nie dające się ze sobą pogodzić. Sokrates nie mógł się pogodzić z tą współczesną sobie demokracją ateńską, z tej głównie racji, iż była to demokracja zdegenerowana przez czynniki, jak gdyby od niej niezależne. Idzie tu o wojnę peloponeską, która w tym czasie doprowadziła szereg podstawowych wartości moralnych, funkcjonujących jeszcze kilka dziesięcioleci wcześniej, w pełnej swej krasie, w całym swym rozkwicie, doprowadziła owe wartości nieomal do unicestwienia, wynosząc na piedestał, czyniąc cnotę z lizusostwa, donosicielstwa, karierowiczostwa, w ogóle z tego wszystkiego, co uchodziło za coś haniebnego dotychczas. Platona obrona Sokratesa. Więc teraz, ateńczycy, jestem daleki od tego, żebym miał przemawiać w obronie siebie samego, jakby się komuś zdawać mogło. Ale raczej w obronie Was, żebyście czasem nie obrazili Boga za to, że Was obdarował, jeżeli na mnie wyrok śmierci wydacie. Bo jeśli mnie skażecie, to niełatwo znajdziecie drugiego takiego, który by tak śmiech powiedzieć, jak bąk z ręki Boga puszczony, siadał miastu na kark. Ono niby koń wielki i rasowy, ale taki duży, że gnuśnieje i potrzebuje jakiegoś żądla, żeby go budziło. I zdaje mi się, że czymś takim dla miasta ja właśnie jestem od Boga mu przydany. Ja, który Was ciągle budzę i nakłaniam, i zawsze beztam każdego z osobna po całych dniach, to tu, to ówdzie przysiadając. Takiego drugiego niełatwo dostaniecie obywatele. To też. Jeżeli mnie posłuchacie, to nie zechcecie się mnie pozbywać. Ale może być, że wy się gniewacie, jak ten, któremu ktoś drzemkę przerywa. Radzibyście mnie pacnąć i, jak Anytos zradzi, zabić mnie, niewiele myśląc. Potem byście resztę życia mogli spać spokojnie, chyba że się Bóg o was zatroszczy, i kogo innego wam znowu ześłem. Ja, zdaje się, wystarczającego stawiam świadka na to, że prawdę mówię, ubóstwo. Hegel twierdzi, i ja sądzę, że z całkowitą racją, z tego punktu widzenia, że Sokrates. Słusznie został skazany na śmierć, to znaczy, że nie rozumieją tej postaci i właściwego sensu tej tragedii ludzie, którzy twierdzą, że on został skazany niewinnie. To przypomina jedną z anegdot o Sokratesie, którą znajdujemy u Xenofonta. Zdarzyło się, że jeden z uczniów, poczciwina to było o niezbyt szerokich horyzontach i niezbyt wielkiej ludności intelektualnej no, biadał nad tym, że tak nieszczęsny los spotkał mistrza. No, jak to mogli Cię Sokratesie tak skazać niesprawiedliwie, a Ty poczciwino na to, że Cze Sokrates wolałbyś, żeby mnie skazali sprawiedliwie? To jakoś się te dwie rzeczy tu łączą. Dla Hegla ogólnie rzecz biorąc, takie sytuacje tragiczne wielkich indywidualności w dziejach głównie polegają na tym, że te wielkie osobistości dziejowe wyprzedzają, jak gdyby, swoje czasy żyjąc w określonych warunkach, w określonym momencie dziejowym, są jak gdyby zwiastunami epoki nowej, tej, która się rodzi. Stąd nie mogą być owe jednostki zrozumiane w swoich czasach, i dlatego nie może ich nie spotkać ów tragiczny los. Więc, kiedy się wykąpał i przyniesiono do niego dzieci, bo miał dwóch synów maleńkich, a jednego dużego, jego kobiety z domu przyszły, rozmawiał z nimi w obecności Krytona i polecenia pewne im wydawał, a potem kobietom i dzieciom odejść kazał i sam przyszedł do nas. A było już niedaleko do zachodu słońca, bo długi czas tam zabawił z nimi. Przyszedł i usiadł świeżo wykąpany i niewiele coś potem rozmawiał, a wszedł pachołek kolegium jedenastu i stanąwszy koło niego, powiada, Sokratesie, z twojej strony z pewnością mnie to nie spotka, co zawsze mam z innymi, że się gniewają na mnie i przeklinają, kiedy im polecam wypić truciznę, skoro władze każą. Ja cię zresztą poznałem przez ten czas. Wiem, żeś człowiek najszlachetniejszy i najłagodniejszy i najlepszy ze wszystkich, jacy tu kiedykolwiek przyszli. Więc i teraz wiem z pewnością, że się na mnie nie gniewasz, tylko na tamtych, bo Ty wiesz, kto to winien. Więc teraz wiesz przecież, co Ci przyszedłem powiedzieć. Daj Ci Boże i staraj się, jak możesz, najłatwiej znieść to, co być musi. I w tej chwili mu się uzypuściły. Obrócił się i odszedł. A Sokrates spojrzał na Niego i Daj Boże, Wam powiada, ja to już zrobię. A równocześnie do nas, jaki to grzeczny człowiek, powiada on tu cały czas do mnie przychodził i rozmawiał nieraz i był najpoczciwszy w świecie. I teraz, jak on mnie szlachetnymi łzami żegna. No więc, Krytonie, posłuchajmy go i niech kto przyniesie truciznę, jeżeli zmielona. A jeżeli nie, niech ten człowiek zmiele. A Kryton, ależ Sokratesie, powiada, słońce zdaje mi się nad górami nie zaszło jeszcze. A ja też wiem, że inni bardzo późno piją, kiedy rozkaz przyjdzie. I to naprzód jedzą dobrze i piją, a nie jeden jeszcze obcuje, z kim ma ochotę. Nie śpiesz się tak. Jeszcze czas przecież. A, Sokrates, oczywiście, powiada mój kritonie. Robią tak ci, o których mówisz. Im się zdaje, że coś na tym zyskują. Ja oczywiście tego nie zrobię. Bo nie uważam, żebym coś zyskał, jeżeli trochę później wypiję. Nic, tylko śmiech przed sobą samym, gdybym się zębami trzymał życia i szczędził resztek, kiedy już i tak wszystko wyszło. No więc powiada, posłuchaj i zrób tak, jak mówię. Usłyszawszy to, Kryton skinął na chłopaka, który stał niedaleko. I chłopak wyszedł, a zabawiwszy czas jakiś wrócił, prowadząc tego, który miał truciznę podać. A już ją niósł, zamieszano w kielichu.